Cześć, witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Jednocześnie przepraszam za to, że wczoraj nie było odcinka, ale musicie wiedzieć, że no cóż, rozłożyło mnie choróbsko w weekend, leżę w łóżku. No i nie zdziwcie się, jeżeli dzisiaj też podczas gry raz na jakiś czas usłyszycie w tle takie... Tak jest, to była prezentacja tego, że nie jestem chory, nie ściemniam. Skanu, nie wiem, wypisu od lekarza wam nie będę tu robił. Moi drodzy, wracamy dzisiaj do LEGO Heroes Unboxed, dlatego też wracamy do tej gry. Okej, to coś jest blokowane, ponieważ, no cóż moi drodzy, wracamy dlatego, mówię, też do tej gry, dlatego że jak jestem przykuty do łóżka i nie mogę nagrać nic innego, więc, no właśnie, więc nagrywam dla was grę komórkową. A tutaj możemy sobie coś dokupić, jak już widzimy, free oczywiście, tak jak kiedyś mówiliśmy, free się nigdy nie odmówimy. To teraz widzę, to chyba oznacza, że warto tu codziennie wchodzić do tej gry, bo otrzymujemy tu codziennie chyba jakieś darmowe pakiety. Okej, coś dla Kaja otrzymałem, plus monetki. Okej, czyli chyba warto codziennie wchodzić do tej gry pro forma, po to by dostać jakiś gratisik. No dobra. To by miało sens, jednocześnie przyciągałoby nas do gry. No i super. Aha, i kamizelkę jeszcze. Find. Okej. Tu nie będę nic więcej póki co kupował. Odweźcie się ode mnie. Druga. Dlaczego dostałem jeszcze drugą? Nie, okej. Cały czas ta sama jest po prostu. To jest cały czas ta sama. Okej. I General. General mnie nie interesuje. Wracamy do shopu. I Campaign, moi drodzy. Cóż, rozpoczynam nową kampanię. Glyph Hunt, okej, tu mamy jakieś kampanie, cały czas tylko 3, idziemy na Glyph Hunt. Dobra, cały czas tutaj spójrzcie, ile mamy do przejścia jeszcze w tej kampanii. Ciekawe, ile będzie do przejścia w następnych kampaniach i czemu na przykład tu tych na dole nie mogę też przejść. Tylko niestety te, gdzie mamy kropki, to jest takie trochę złudnicze, bo wydaje się, że łoj, tu jest do przejścia, a patrzcie, ile jest tylko jeszcze. To co miga, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No dobra, niech będzie jeszcze 6 leveli tej tylko kampanii. Battle, co nas kosztuje 5 tych. Dobra, to jest mój team. Tak jak mówiłem, co mogę kaszeć jakiś czas. Wybaczcie mi to. 10 level. Okej, to mnie nie interesuje. Co mi ten domek jeszcze chce wnieść? Quests. Daily login. Okej. Czyli za to też dostaję za daily login jakieś bonusy. Okej. Czyli faktycznie opłaca się robić co jakiś czas codziennie to logowanie, bo dostajemy bonusy. Dobra, moi drodzy, tyle wiedzy ode mnie. Open one back, no właśnie, tu jeszcze to jest całkiem jak w Pokémonach. Czyli włazimy codziennie, jakieś tam rutyny musimy robić. Dostajemy za to nieliche bonusy, w sensie no, darmowe rzeczy, a jak doskonale wiemy, darmowemu klocu się nigdy nie zagląda nigdzie, moi drodzy. Dobra, olać to, zdobyliśmy chyba te bonusiki, inboxy, spójrzcie, jeszcze jakiegoś maila dostaliśmy, nie, to tylko fake news, może o koronawirusie, który mnie dopadł. Ciekawe, czemu te kolczuszki takie tu na zielono lecą w górę, ale dobra, może was nie zanudzajmy, kupa czasu już minęła, level, czy nie levelu 3, jeszcze nie mam, level 2 dopiero. Scary Ocean, czemu się tak dziwnie nazywam? Ja się chcę inaczej nazywać. Ej. Okej, mogę sobie wybrać awatar, ale nas niestety jest zablokowany. O. Ja chcę sobie zmienić na Klockozaur. Fantastic Galaxy Noble. Niestety losowanie ksywy mamy losowe. Nie możemy sobie sami wklepać. Wacki Street Pilot. Okej, to nawet by się pokrywało z tym, z moją taką nazwą. No dobra, moi drodzy, idziemy w takim razie na kampanię. Idziemy na tą trzecią misję. Po niej zapewne będę miał trzeci level. Tak jest, to jest mój team. Jedziemy. Jedziemy. Well, cóż, jeżeli chcesz... Jeżeli chcesz przebudować... Tutaj będziemy potrzebowali... O nie, ktoś ukradł mój spellbook. Chicken Man, use the... spellbook, jakby wam to przetłumaczyć. No, taką księgę jego, no. Okej, kurczak mają dopaść. A co z twoim ognistym oddechem, oczami laserowymi, laserem z oczu, laserem z oddechu, cokolwiek? Aha, let me handle this, let me to ogarnie, being person... Okej, no, ogarniemy to, no. I jest walka, tu takich ładnych, dobra, obieramy sobie, czekajcie, tego z tarczą, jako wroga i tornado, na początek, żeby ich tutaj przetrzebić troszkę. Teraz ten mnie pacnął, ty ich rzuci jajkiem, okej, ty dawaj to, tej brońki jeszcze nie używałem, ale okej, dawaj mocno w kość, ty rzuć kulą, dobrze, ale przysłali jakieś elfki w tło, ja myślę, że kuszniczka, co to jest, kuszniko-kałasznikow? O, kuszniko-kałasznikow jest dobry, moi drodzy. Tego się nie spodziewałem. Spróbowałem ją zadziobać, niestety nie udało się zadziobać jej na śmierć. Czy to jest chwila, żeby się leczyć? Chyba jeszcze nie. Kuszniko-kałasznikowa trzeba ściągnąć. Dobra, kuszniko-kałasznikow ściągnięty. Teraz babkę z tyłu trzeba ściągnąć, myślę. No, co robi ta mocka? Czyli pierwszy to jest jakby taki mniejszy atak, duży to jest większy atak. Przy czym nie zawsze, bo na przykład czasem... Dobra, nie zawsze tak jednak jest, bo czasem na przykład drugi to jest śpiew leczący, czasem jakieś ale krzyżowe to przykoksowanie też ich zraniło. Dziobaj. Okej, no myślę, że to jest chwila, kiedy warto się uleczyć. Nasz Bart gra piosenki niczym u WTFA. Dobra, i walnij, myślę, że ostatni raz. I skupiamy się na ostatnim gościu, walnij mu i po gościu, dobrze! Brawo, pokonani, rozwaleni przez Legozaura. Okej, lód odblokowany. Nie taki lód jak myślicie, nie taki w kostkach, nie taki do napoju, tylko taki, wiecie, lód, Okej, continue. The sooner we get... Im szybciej dostaniemy mój spellbook, moją księgę od Wiedźmy, tym lepiej. Yes, you could... Okej, of course, if the battle versus evil, okej. No generalnie, tak jak mówiłem, moi drodzy, im szybciej dostaniemy księgę, tym lepiej, no i tyle, i tam jakieś żarciki wewnętrzne lecą. Z jednej strony nie wiem, czy to mam wszystko dosłownie tłumaczyć, czy nie, bo z jednej strony domyślam się, że wielu z was może ten angielski znać znacznie lepiej niż ja. I mogę wam w ten sposób zepsuć trochę humorek, tak? Bo nie będziecie, albo właśnie będziecie już po prostu wiedzieli, o co chodzi po moich filmach i was to nie będzie śmieszyło, więc może nie będę wam tego tłumaczył, w sensie myślę, że na tyle, ile tłumaczę, jest ok, tak? Okej, level up, okej, no i tu też mamy kolejny level, tak jest, więc idziemy na kolejną walkę, moi drodzy. Kolejny raz z tym samym teamem, bo chyba żadnej postaci nowej nie odblokowałem, więc skoro postać nie jest odblokowana, no to cóż ja mogę. Okej. Co? Okej. Dupę? Co? Wybaczcie, co to jest? You've never seen a dupę before? Czy nigdy wcześniej nie widziałeś dupę? Co to jest? Okej. Aha. Co to jest dupę? Nie, faktycznie tak serio, co to jest dupę? Czy to chodzi o to, że to jest powtórka? Czy to chodzi o to, że to jest powtórka minifiga, czy o co? Bo no faktycznie nie mam pojęcia. Ale did you ever see dupę before? Nie, to leci na miniaturkę. Tak, to są powtórki faktycznie kipków dupę. Ja o tym nie wiedziałem, ale to poleci na jakiegoś wewnętrznego mema. Tu nie ma innej opcji, to na jakiegoś wewnętrznego mema musi lecieć. Pięknie kurak. Przywal jajem środkowego, bo reszta nie ma sensu, bo reszta to gdzieś rykoszetem dostanie na jakimś masowym ataku i nie żyją. Wow, jajem w samego poniekąd siebie. Oj, to nie waliło rykoszetami, to niedobrze. Spróbuj ten mocniejszy atak, chociaż chyba bez sensu, bo tamten jest zbyt mały, a ten chyba atak nie rani pobocznych. O, a jednak nie zabiło go. Teraz mi się kurczakowi strasznie przydało to, więc... Tornado, ale nie ma, więc kurczak, kurde, jest potężnym typem, więc kurczaka nie można tu zlekceważyć w przyszłości, bo ma póki co dla mnie jako jedyny atak boczny. Oj, są kuszniczko-kałaszniczki. Dobra, ale did you ever see dupę? No po prostu knockout. Jest kuszniko kałaszników, kryć się! Puf. No nie udało mi się skryć, moi drodzy. Dawaj, niszcz te kuszniczko kałaszniczkowy. O, uwaga, znowu kuszniko kałasznikow. Wal patelnią. Wal radiem. I wal tym. Dobre. I teraz mi się przydał już atak, no właśnie. Skupmy się na tej, chociaż nie wiem, czy to ma sens jakikolwiek, bo on i tak rani wszystkie postacie. Dalej mało, myślałem, że kurde zdejmie mi też tą kuszniczko kałaszniczkę. Nie udało się, ale zdejmie ją teraz on, więc... A ona mnie już nie zaatakuje i tą babeczką już się tutaj, prawda, pobawimy, można by rzec, do końca. Okej. I cóż, no dobra, tu już nie ma dużego wyboru. Noż atakujemy co jest, jak leci. Wykopał ją pięknie, zwolnione tempo jak w Matrixie. Chyba on widział w życiu dupę. Co to mnie, naprawdę. Tak, o to tutaj chodziło, że mamy faktycznie klony. You don't know me, but you can't enjoy it. Sorry, przepraszam samego siebie, że się pobił, tak? You really showed you... Naprawdę pokazałeś sobie, kto jest szefem. Now, Harry, we're... Teraz szybko, ale jesteśmy prawie blisko już. W ogóle to jest świetne też. Wiecie, ten taki miejsce jak pokój. Miejsce, żeby... jak na pokój. Okej. Go to shop, no po to tu idę, tak? Go to shop. Gratisy już nie dostałem. Nie, mam jeszcze gratis, spójrzcie. Dlaczego mam jeszcze drugi gratis? Nie wiem, druga seszeta leci. I to w nie dostaję? Babeczkę razy 5. Fitness instruction. Ciekawe, jak babeczka z fitnessu będzie bić. Okej. Mamy pieniążki. I mamy pieniążki. I mamy pieniążki. I okej, continue w takim razie. No więcej gratisów tu nie dostanę, więc już mnie średnio interesuje, jak nie za darmo. Bundle, 5 zł. A, proszę, fizyczne pieniążki się pojawiły do wydawania. No nie, moi drodzy. Ale tak już jest prawie w każdej grze przecież, nie? Że oczywiście namawiają nas. Jest, bo miałem, moi drodzy, trzeci level od jakiegoś etapu. I cóż my tu dostajemy? The event board. Dobra, czyli tu mam jakiś event board, czyli miejsce z dodatkowymi misjami. Sprawdzamy, co się dzieje w dodatkowych misjach. Okej, fajnie, bo się martwiłem, że tam mamy tylko te 3 misje, jak przejdziemy nie wiadomo co się dzieje. A tu proszę. Oczywiście nie czytamy, bo kto by tam czytał. Wow! Ale fajnie. Ale fajnie, mamy piratów. Mamy fajne wejście, fajne intro. I bijemy się z Space Police, moi drodzy. Piraci kontra Space Policja. No czyż to nie fantastyczne? Wow, czemu oni zaczęli? Cwaniaki. Uwaga, przewalimy z armaty w takim razie. Baba z armaty wali, super. I to jest kolejny atak, w sensie, wiecie, wielofigurkowy. Walimy na razie z tych ciężkich, trzeba jak najszybciej ich... Okej. Czemu ten wyszedł? Ja mu nie kazałem się bić. Wali z tego, cokolwiek to jest, brzmi poważnie. Dobra, patrzcie, jak ich kosimy w ogóle. Rekin. Pięknie. No nie wiedzą, co się dzieje, typy, więc tego już możemy... Co? Czy on strzelał z tej brońki? Chyba nie. Już, tyle! Wyjątkowo za łatwa ta walka, moi drodzy, sami chyba przyznacie. Zapowiadała się groźnie, dużo ludzi na dużo ludzi, a tu proszę, jak łatwo poszło. Nie ma lutu tutaj? Okej. I tyle, moi drodzy. Natomiast możemy wybudować coś jeszcze więcej, chociaż nie mamy 4. poziomu, a widocznie nie trzeba. A cóż, znowu dostajemy tutaj od gry. Dostajemy maga, który tańcuje, i dostajemy film. Świat nie zawsze był taki zły. Pipi Town był fajniejszym miejscem i każdy mógł budować sety takie, jakie chce. Ale pewnego czasu wszystko zmieniło się na zawsze. I to jest sąsiedztwo zniszczone. Okej. Otrzymaliśmy wystarczająco coś jak klocków, żeby je odbudować. Okej. No okej, spróbujmy go zbudować, nie? Mamy na tyle tych takich klocuszków, chyba nie wiem skąd, ale mamy. Okej, patrzcie, tu się, wiecie, a wiecie jaki to jest zestaw? Ajajaj, nie wiem czy wiecie jaki to jest zestaw, moi drodzy, ale ja mam ten zestaw. Albo nie, dobra, ale mam, zaczynał się identycznie jak jeden z zestawów, który na moim bazowym kanale był kiedyś. W ogóle się słosia, teraz palcem mogę to przyspieszyć, ale mogę cofać? Nie, nie mogę cofać. Nie mogę cofać, moi drodzy, do tyłu build, ale fajnie. Wiecie, że to oznacza w teorii tyle, że możecie sobie, moi drodzy, tym buildem i paluszkiem stopować, zatrzymywać i tak dalej. Ja teraz kręcę palcem przód, tył, cofam, jadę i sami zbudować, tak naprawdę, tym bardziej, bo jeszcze nie możemy kręcić kamerą, dobra. Ale i tak, możemy sobie zbudować konstrukcję z tego, czyż nie fantastycznie byłoby sobie coś dzisiaj z piratesów zbudować, moi drodzy. A więc tutaj mamy taką możliwość. Mówię, możemy też przyspieszyć, ale ja nie chcę przyspieszać, bo pięknie się patrzy, jak się piratesy budują. A, fajnie. I myślałem, to jest zestaw, który ja miałem, do którego was raz do recenzji oczywiście odsyłam. Odsyłam was raz do recenzji. Mój był mniejszy, skromniejszy, ale też fajny. Lego System, co? Ale to i tak jest prawdziwy. O kurczę. On tak wyglądał? Ja ze zdjęć myślałem, że on trochę inaczej wyglądał. Piękne było to, że po boku mi się wyświetlił numer, wszystko. Nie, naprawdę super. Rough Riders, nie, naprawdę. Tu jeszcze mamy jakiś Startup, który nie wiem po co jest. Czekajcie, nie, bo tu jest jeszcze jakieś coś w prawym dolnym narożniku. Myślałem, że może jakaś instrukcja czy coś. No nie, naprawdę fajne, kurde, fajnie gra ta wygląda. A czekajcie, ja się tu wracam. Okej, mamy jeszcze inne zestawy, które będziemy mogli tu czasem odbudować. Widzę lewy górny róg. O, jest, piękny zestaw. Ja go miałem na przystanie, mi poszedł, został sprzedany. Mamy separator. Czy to oznacza, że możemy rozwalać nawet zestawy? Możemy... Nie, naprawdę fajnie gra wygląda. Trochę póki co fabularnie mogłaby być dla mnie ciekawsza. Ale okej. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Level 4, okej. Nie no, wróć. Ja w ogóle chciał jakieś postaci sobie nowe kupić, na przykład. Collect. Kolejny collect zebraliśmy. Okej. Dobra, wróć tutaj. Shop. Może jakaś faktycznie. Bundle nie. Bags and supplies. Premium bag. No bardzo. Nie, nie mamy hajsu nawet na takie rzeczy, co ja gadam. Nie mamy hajsu. Tu jest za prawdziwy hajs, więc na pewno nie. I tu nie jest za prawdziwy hajs. Dobra, no to nie. Nie weźmiemy. Eventy olewamy w takim razie. No to cóż, w takim razie chyba wracamy do 6. level. To znowu mi jeszcze troszkę brakuje. Co z tymi mailami? No jest, są maile. Czyli są. Wszystkie jako przeczytane. Kampanię dalej kontynuujemy w takim razie, moi drodzy. Może sobie ją dzisiaj uda mi nam się jeszcze skończyć. W takim razie battle. Let's go. Let's go, moi drodzy, i jedziemy z tym tematem. Oczywiście znów prawie ją złapaliśmy. Moja książka jest ważna. Oj, super, nie za fajnie. Co? Okej. Aha, bo ten chyba się nie cieszy, że kogoś złapiemy, złodziej, bo chyba nie lubiła pania. O, jest ona, okej. Ona teraz pokaże, ona teraz mówi, że nam pokaże. My mówimy, że my pokażemy jej. Nie wiem, co będziemy sobie pokazywać, ale pojawiła się ona we własnej osobie. Jeżeli się więc zacelujemy, jak się... O, czemu enemies left? Czemu tam jest ten... Namierzamy ją jako główną. No nie wiem, o co chodzi. No, tam są przytrzymałem, nic się nie dzieje. Ten huragan. Więc użyłem go tradycyjnie. Nie wiem, czemu tu mi się ten statek wyświetlił u góry. Okej, to jest jakiś bonus, tak? To jest jakiś bonus do walk, do statystyk. No spoko. Wygląda ta czarownica jakaś wcale super mocna nie jest, bo patrzcie, prawie ją już wykończyłem. Już ją wykończyłem. Nie była za mocna. Nie była za mocna w takim razie ta czarownica, ale patrzcie, towarzyszy jej w ogóle typas z Ninjagos. I w sumie to jego w pierwszej kolejności powinniśmy wykończyć, bo jednak Ninjago chociaż nie jest silniejszy od niej. No dobra. No to licho. Dostał jojem, ale nie za dużą krzywdę mu to zrobiło. Czyli jajo to jest taki pis na wodę trochę, bo ono za dużo to nie robi. Bardziej spoko, bo leczy ten turysta, ale no poza tym to ulecz nas, bo to twoje jajo to za bardzo nic nikomu nie robi. Znaczy wiecie, no w realnym życiu też jajo by nikomu za dużej krzywdy nie zrobiło. No, więc to ma sens, nie? Jej. No i super. Moi drodzy, mamy to. Jakiś mikrofon jeszcze. O nie, zawiedziona. Książki są bezużyteczne. Nie dało, pomogę mi wygrać. Okej. To jest, mówię, świetne, że pokój, że wiecie, to wszystko. Assemble, moi drodzy, mamy piratkę odblokowaną, więc oczywiście, że ją odblokowujemy i wchodzi na stałe do mojej armii, jednak piraci, a w dodatku babeczka, to jest coś, czego pragnie chyba każdy facet jako gracz tej gry oczywiście. Super, tym bardziej, że ona miała fajne ataczki w ogóle i od razu oczywiście ją levelujemy na tyle, ile możemy, because why not? Serio? Więcej nie możemy? Nie możemy więcej, serio? Dobrze, ale wracając do moich poprzednich postaci. Nie mogę nikogo kupić, tak? No to nie za dobrze. Zobaczmy, czy mogę ulepszyć. Mogę ulepszyć moich dotychczasowych i że mam za co, to robię, moi drodzy. Wszystkich do 4 levelu ulepszam. A jak ja mam to odblokować? Jak ja mam tutaj zrobić? Nie wiem. Nie wiem, ale kiedyś się dowiem. Albo któryś z was mi to napisze. Każdego więc dorównuję do 4 levelu. No i cóż, moi drodzy, no to cóż, zła czarownica na dzień dzisiejszy pokonana. Troszkę poodblokowywane. No tutaj nam jeszcze 3 misje do końca zostały. Troszkę jakieś klimaty pustynno-saharyjne. Czyżby tu coś z Adventurers było? Ależ by było pięknie, ależ by było fajnie. Campaign, ale campaign to jest to, co właśnie było. Events. Sprawdźmy, moi drodzy, czym są jeszcze te eventy. Aha, events to jest coś podobnego. No dobrze, moi drodzy. Nie, no to okej. Skończmy jednak tą kampanię dzisiaj i na tym kończymy sobie ten dzisiejszy wypad gamingowy. Mamy 5 bohaterów i aż 5 bohaterów może nam walczyć, bo to jest chyba tak górna półka, ilu faktycznie może walczyć w walce. I co? O, wróciła! Wróciła? Przecież nie wiem czemu. Ci śpiewają, kibel w tle. No Atakuj tym, chociaż nie wiem, czy nie warto było zostawić to na później. Jakby jednak tutaj wrogów nam doszło. O tym mówiłem, doszedł Kuszniko-Kałasznikow. Doszedł. Walni... A, i mogłem walnąć kościotrupa, bo kościotrupa może by to ściągło. A ją by to nie ściągło, o czym doskonale wiemy. I to nawet nie ruszyło. Kuszniko-Kałasznikow, chować się! Aj, dostali wszyscy. Bez litości. Ty walnij tego, ponieważ dużo całkiem. A uwaga, ty walimy z armaty. Bo to jest atak na cały team. Dobrze. Aj, nie ściągło jej to. Myślałem, że się mu wszystko uda. Czy jajko się uda? Dobrze, przynajmniej temu jajku się tyle udało. I niech ten dron ją zdejmie. No jeszcze milimetr i bach. I dobrze, moi drodzy. Okej. No i pokonany kolejny przeszkadzajek po drodze do końca levelu. 5. level wszyscy osiągnęliśmy. Idziemy dalej, nie certolimy się, przechodzimy, walczymy. Na tym polega ta gra. Ula la la la. Czuję, że już nie tylko wiersze mógłbym pisać, ale piosenki. Nie sądzicie? Czemu tak dziwnie mówią? Dobra, i walczymy. Dużo, groźnie. Widzimy tutaj rycerzy smoka. Oni również trochę recenzji u mnie na kanale mieli. W związku z tym wiemy, że z nimi żartów nie ma, więc walimy w nich wszystkim, co mamy najgroźniejszym od startu. Bart, no walnij go jajkiem, ale to będzie tylko śmieszne, tylko się uśmieje. Chociaż coś tam zabrało. Wal tym mocno, chociaż to akurat to mocno nie było aż tak potrzebne. A nie, to jednak mocne, moi drodzy, nie niszczy. Nie rani to wroga. Okej, byłem w błędzie całe życie. Byłem w błędzie całe życie, ale ta mocno wali. Ajajaj, ona pięknie wali, tamta baba. Tamta baba pięknie sadzi po prostu po tych wrogach. Pięknie, że aż boli, w sensie ich boli oczywiście. Tam jakimś rożkiem rzuciła. Dobra, kończmy tę walkę. No, patrzcie, pirat wali, to większość żyćka znika. Czy z działa, czy z miecza, nie? Przeszednięte. Continue. Okej, fine, I give. Poddaję się. Gdzie... where's that boss of your stake? Aha, bo i nam porwali tego. Jakiś większy boss porwał nam Majisto i to o to teraz chodzi. No dobra, moi drodzy, no dobra. Finalna więc walka Magical Impossible. Idziemy więc odbić Majisto w takim razie. I told you to save me. Okej. Mówiłem, że mnie uratują, wziął mi 10 baksów. To koniec Villa. You got a spot. Okej, to koniec Villa, nieważne, to koniec Villa, mamy cię. A, bo Villa to jest ona. You branch, array, strategy. Okej, dobra. Nie masz szans. Tyle wiemy, że nie masz szans. Przegrałaś 10 dolarów. A wiesz, co można mieć za 10 dolarów? Czemu nie z nimi? Całkiem fajny zestawik za 10 dolarów można mieć. Mało, ale wariat. Chociaż znów mogę zostawić ten atak, gdy ich się pojawi więcej. Teraz tego błędu nie zrobię nią. Przeczuwam, że zaraz pojawi ich się znacznie więcej. W związku z tym takie ataki większe na kilka postaci pozostawiam właśnie, jeżeli pojawi się więcej postaci. To jest murbeton, to nie może być finalna walka, że 3 wrogów się pojawiło i tyle. Jak mist. Chyba, że Majisto ma taką moc, że można go zmisować. Pięknie. I po tobie. To był pewniak. No właśnie o tym mówiłem. O tym mówiłem, że jak pokonam Majisto. Dobra, wszyscy mierzymy w czarownicę, bo ja czuję, że jest najgroźniejszym wrogiem oczywiście. Ty trochę bez sensu. Ale dobra, walnij o tym jajem. No, coś tam odebrane, nie? Dawaj, ciężki atak. Ten dźwięk w tej grze jest taki trochę frustrujący. Nie wiem jak wam się wydaje, ale mi trochę tak się wydaje. Dajcie babkę piratkę. W końcu, dawaj wielkie działo, babka piratka. Psz, poszło, ale nie zrobiło takiego spustoszenia, jakie myślałem, że zrobi. Wiesz co, ty nas może wylecz. No i cóż, no nic, no musimy klikać, moi drodzy, musimy klikać. Raczej nie ma opcji, byśmy przegrali, bo widzicie, jak mocno wygrywamy. Celując jednak w nią, dawaj ten huragan. Raczej nie ma szans, byśmy przegrali, ale faktycznie ta gra mogła być ciutkę cięższa jednak. Faktycznie, bo póki co tutaj chyba niezależnie jaką strategię wybierzemy i tak wygramy. Czekam, czy dotrwam takiego etapu, że faktycznie te walki będą takie, że będą wymagały większej strategii, pomyślunku i że ze złą strategią tego nie przejdziemy. Byłoby super, bo inaczej ta gra może okazać się na dłuższą metę nudna. Okej, i jedziemy. I dawaj, dawaj, bo to już jest końcówka, to już jest końcówka, to już męczymy typa. Okej, typa pokonany. Super, lutu zebranego, że hej. Okej. Pip Town, tak? Pip Town. Did you see dupę? Pip Town, no po prostu co to jest? No i moi drodzy, cóż, przeszliśmy w takim razie. A to dlaczego to jest dalej ta sama kampania? I kolejna nowa mapa, moi drodzy. No to cóż, myślałem, że skończymy się jedną kampanię chociażby. A tu jak widzimy nie. Ale możemy zbudować coś nowego. No i cóż, moi drodzy, no na dzisiaj będziemy sobie raczej kończyli ten level. Zobaczymy, co jeszcze tu mogę dostać. Free training, gear training. Nie, to zobaczymy w kolejnym levelu, gdyż to jest za długie. No moi drodzy, ja wam bardzo... Co? New Lego House Set Available? To zobaczymy później też. Ja wam bardzo dziękuję za kolejny wspólny odcinek na moim kanale. Troszkę was przepraszam, że ja dzisiaj taki zakatarzony, znaczy w sumie nie mogę was przeprosić za to, no bo to nie moja wina, no ale wiecie. Mogę was przeprosić za to, że mój humorek dzisiaj w zgadaniu jest na mniejszym poziomie, ale naprawdę no jestem, no ciężko mnie rozłożyło. Nie chciałem was jednak zostawiać bez odcinka, więc mówię, nagrywam na tyle, na ile mogę. Mam nadzieję, że to uszanujecie, ale myślę, że wyzdrowieję jak najprędzej i wrócimy do dużego humorku i gadania. Dzięki za wyjście dzisiaj ze mną kolejny odcinek, widzimy się już wkrótce, teraz będzie chyba następny Hobbit, później Star Wars. Jakiś odcinek specjalny rzucimy, no zobaczymy ile to się, zobaczymy na ile choroba mi pozwoli wrócić szybko do zdrowia i wiecie, nagrywać normalnie. Dzięki, że byliście, bye!